Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj długo wyczekiwany Berserker. Jak widzicie, mamy full legendarny ekwipunek, mamy prawie full legendarne gemy, bo tych gemów naprawdę nam brakuje niewiele, żeby były wszystkie. Dużo mi tutaj strasznie na tym Berserku w porównaniu do innych postaci leciało tych dużych pomarańczowych, więc jak sami widzicie, no tylko 3 gemy są czarne, cała reszta to są gemiki pomarańczowe. No i dzisiaj wreszcie tym Berserkiem wlecimy sobie w lochy, zobaczymy jak nam to pójdzie. Bardzo długo wyczekiwany, tak jak mówiłem, co chwilę widziałem tam w komentarzach pod innymi filmami, kiedy berserk, no to właśnie dzisiaj. Może tak, na wstępie pamiętajcie w ogóle o zostawieniu kciuka w górę. Jeżeli ktoś czekał na tego berserka, to zostawcie tego kciuka w górę, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, będzie mi bardzo, bardzo miło, teraz macie na to chwilkę, dlatego że tak jak wspominałem w ostatnim odcinku, bodajże kciuki w górę na YouTubie ostatnio się strasznie bugują, w dół zresztą też swoją drogą. Coś tam jakoś, jest to taki błąd, to w ogóle mi ktoś powiedział, że zostawiacie pod danym filmem łapkę w górę i później na przykład po pół godziny wracacie na ten film, a tej łapki nie ma i jakby na tej zasadzie to działa i dlatego właśnie te łapki są usuwane, w dół też są usuwane, no strasznie dziwne rzeczy, ja to już zgłaszałem, też widziałem, że inne osoby mają z tym problem, także nie wiem co się dzieje, ale tak czy siak możecie tą łapkę w górę zostawić. Subika z dzwoneczkiem, dzisiaj też o 18:00 będzie live'ik na Twitchu, zapraszam, link w przypiętym komentarzu i opisie i jeszcze na Discorda również możecie zawitać, tam są na bieżąco informacje, przekazuję wam jakby coś się zmieniło, godzina live'a czy coś, to tam o tym będziecie jako pierwsi poinformowani, więc zapraszam i lecimy, koniec tego bloku reklamowego. Więc tak, jak to wygląda na tym naszym berserku? No jak widzicie, prawie 72 tysiące siły, prawie 48 tysięcy HP, podstawy wyglądają 7 tysięcy HP, 22 100 podstawy w sile. Potężny berserk, no moja tak naprawdę najstarsza postać w tym momencie, więc no jakoś musi wyglądać, nie? Jakoś się musi prezentować. I teraz tak, na wstępie sprawdźmy sobie, czy wszystko jest tutaj poulepszane i zaczarowane. Wszystko razy 12, broń mamy razy 14, no broń, jeżeli chodzi o tą legendarną, no to rozrzucik nas, można powiedzieć, nie rozpieścił, ale mimo wszystko i tak jest niezły, nie? Mogło być gorzej, także to jest git. Dobra, tu mamy wszystko zaczarowane i teraz tak, jeżeli chodzi o ulepszenia, to tutaj dużo, dużo itemków na naszych pachołkach również wymieniłem, więc wypadałoby, tak jak mówię, je po prostu ulepszyć. Tu mamy razy 2, tu nie mamy, okej, pierścionka nie mamy, paska chyba też nie mamy, dokładnie. Tutaj cyk, no i tutaj mamy tak samo nieulepszone i przy okazji możemy sobie sprawdzić runki, z runkami jest wszystko ok. Dobra, teraz lecimy na Magusiu. Ja wiem, że to mogłem zrobić przed odcinkiem, ale już przy okazji sobie zobaczycie, jak w tym momencie wyglądają też nasze pachołki, które też no dostały bardzo, bardzo dużo nowych itemków, jeżeli chodzi właśnie o ten legendarny loch. Dobra, tu razy 2 i jeszcze czapka i tutaj kapelutek, ten legendarny. Ok, i teraz mamy 15% bonusu z run i 75%, więc wszystko się zgadza. No i na sam koniec można by powiedzieć ostatnia, ale oczywiście nie najgorsza, Kunegunda, która bardzo, bardzo często nam pomaga, jeżeli chodzi tutaj o te lochy w strefie mroku. Tu mamy zaczarowane, skarpetę musimy zaczarować. No i dobra, wszystko jest zaczarowane, 15%, 75%, wszystko jest, można powiedzieć, ok. Zaczarowane, ulepszone, ale zaczarowane też. Dobra, czyli chyba nie przedłużamy, no i sobie wchodzimy w lożki. Co my tutaj mamy w ogóle do pokonania? Może szczerze mówiąc, na początek zaczniemy tutaj od tego Odyna. Odyna mam na Paladynie. Kto oglądał tam odcinek z Paladyna ostatnio, to wie, że właśnie tutaj też jest właśnie Odyn, więc no wydaje mi się, że na tym berserku już dawno, dawno powinniśmy go pokonać. Tak szczerze, mamy trochę golda. Czy ja go chcę w tą siłę zainwestować? Nie jestem pewien. To bym musiał w sumie trochę, dobra, to może dobijemy po prostu, żeby było 72 tysiące i sobie, o, dokładnie, i zostawimy, bo no ja tego, mam w ogóle taką taktykę, żeby sobie ulepszyć na przykład, tak jak miałem 22 tysiące siły, tak sobie dobiłem do 22 100, potem uzbieram 9 miliardów golda, żeby wiadomo, no jak mamy 10, to już nie dodaje nam golda do naszego skarbca, nazwijmy to, więc po prostu lepiej sobie te 9 miliardów uzbierać i wtedy z tych 22 100 podbiłbym sobie od razu na 23 tysiące. Tak robię, po prostu tak mam ustawione w głowie. Dobra, lecimy do tego Odyna, no i zobaczymy, co to tutaj się wydarzy. No powiem wam szczerze, długo nie było lochów na tym
Berserku, też wiadomo, legendarny, no dokładnie, legendarny ekwipunek swoje zrobił, no i jak widzimy Odyn po dosłownie kilku grzybkach nam padł, nie chciałem tutaj bardzo jakoś klikać, żeby go sobie zapisać. Aha, zanim w ogóle wbijemy level, to dobrze by było też zrobić takie rzeczy jak tutaj kręcenie kółkiem, jak odebranie jakiegoś wehikułu, jak tutaj zrobienia ręki i tym podobne rzeczy, no bo wiadomo, że zawsze to tego expa nam troszeczkę może przepaść, jak to zrobimy już po wbiciu levela. Mamy już w ogóle 452 level, więc no powolutku idziemy. Podczas eventu expa, gdzie robiłem tak naprawdę 3 paski codziennie na expa, ja tutaj jeszcze na tym berserku idę na expa, chociaż myślę, że oczywiście w eventy expa mówimy, nie o zwykłych dniach, myślę, że już powinienem to zmienić, bo tak, w weekend expa przez 3 dni, 3 paski wbiłem jakąś 1/3 levela, idąc 100% na expa, także no już można powiedzieć, że na tak wysokim levelu już nawet nawet w weekendy expa się tego expa dostaje śmieszne ilości, już aż się strach pomyśleć, co to jest na 500 levelu, tak szczerze, więc no myślę, czy nawet tutaj w eventy expa nie iść już na golda, ale to jeszcze sobie zobaczymy. Dobra, dostaliśmy coś na siłkę, ale to totalnie nie ma sensu w tym momencie zmieniać, bo wszyscy mają raczej nowe itemki, także leci od razu do rozmontowania. Tu możemy jakąś płotkę ogarnąć, tu mamy zrobione, tutaj jeszcze 2 ręki nam zostały. No i dobra, no wypadałoby jeszcze misję zrobić przed biciem levela, no ale mniejsza z tym. Lecimy sobie tutaj, sorki, w ogóle mam jakąś taką chrypę, nagrywam to dzisiaj dość wcześnie i nie wiem, wstałem rano i akurat jakaś chrypa jest, no ale trudno. Dobra, mamy Odyna, dość twardy zawodnik, wojownik, 972 miliony HP, 76,5 tysiąca siły. No i okej, Barbar nie zrobił za wiele. Tu widzę, że Mariusz, co prawda, Mariusz dość długo stoi, zobaczcie, no Mariusz 200 milionów zabrał, no i teraz Kunegunda, Kunegunda prawie nic nie zrobiła, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i okej, 10, pierwsza seryjka, raz, dwa, okej, tutaj nic, raz, dwa, znowu nic, raz, dwa, trzy, okej, 3, na koniec 140 milionów hitek. No już zapomniałem, jak się robi lochy na tym berserku, jak to wszystko się liczy i tak dalej, te jego hity, no ale dobra, mniejsza z tym, grunt, że pokonany. No i kogo my teraz mamy? Teraz mamy Lokiego. Loki to jest zwiadowca, przepraszam, zabójca, no ale to praktycznie jedno i to samo, więc może tego Lokiego byśmy od razu mogli z marszu zrobić, chociaż nie jest to powiedziane, no póki co z tego co widzimy. Coś tu się zwiesiło. Póki co z tego co widzimy, no to jednak ten Loki, zobaczcie, ile on ma HP? 950 milionów, czyli prawie tyle co tamten wojownik. No i tutaj zobaczcie sami, że przede wszystkim no nawet mu do połowy nie zbijamy, co ciekawe. Przeważnie w tej strefie mroku do połowy, tak można powiedzieć, że zbijamy, a tutaj zbijamy mu tak no dosłownie tego HP ćwiarteczkę przeważnie we wszystkich próbach. Także wygląda na to, że no niestety jednak jeszcze z tym Lokim sobie nie poradzimy, ale możemy poklikać trochę, powiedzmy, że do 2750 niech będzie, niech jeszcze te ponad 50 prób sobie na niego zużyjemy, a nóż się trafi, no to jest berserk, nie? Tutaj jakby ten Loki nie zrobił uników za wiele, a my byśmy zrobili jakąś potężną serię, albo ze dwie takie fajniejsze serie, jak tam na tego Odyna, gdzie no 10 hitów z rzędu było, no to wydaje mi się, że nawet i tego Lokiego byśmy mogli poskładać, ale to on musi nie robić uników, a wiadomo, że no jednak tutaj tych uników pewnie robi sporo. Także nie ma to totalnie sensu. Możecie dać znać, jak tam w ogóle u was. Myślałem też nad czymś takim, to możecie mi napisać, żeby sobie ogarnąć green screena za sobą. Uważam, że to jest w porządku, w sensie no u mnie, za mną jest mało miejsca, tego nie widać bardzo na kamerce, ale za mną jest mało miejsca, a żeby ten green screen się dobrze kluczował, może ja tu przejdę do następnego lochu, to może już zaczniemy od powiedzmy od początku. Żeby ten green screen się dobrze kluczował, no to jednak mimo wszystko trzeba po pierwsze dobre oświetlenie, po drugie trzeba to jakoś sensem rozstawić i tak dalej, ale myślę, możecie dać znać, czy chcecie green screena, czy taka kamerka w takim powiedzmy kwadraciku jest dla was ok. Tak jak mówię, możecie napisać, no bo mówię, no ja na przykład się jaram takimi technologiami, nazwijmy to, chociaż green screen to już jest stara rzecz, dobra, kolejny pokonany, super, green screen to już jest stara rzecz, więc jakby no wiadomo, ale wydaje mi się, że nawet fajnie by to wyglądało, jakbym nie był właśnie w takim okienku jak w tym momencie, tylko jakoś z rogu bym wystawał bez tła, ale to mówię, ja na tym się nie znam, więc musiałbym się dowiedzieć, jaki najlepiej ten green screen kupić, od razu jakie oświetlenie, żeby było ok, jak to w ogóle powinno się rozstawić, no, ale możecie mi napisać, to tak będę miał czysto orientacyjnie, czy za czymś takim byście byli, czy ja tak bardziej wam się podoba w takim kwadraciku, jak w tym momencie, jak tutaj sobie siedzimy. Dobra, 941 milionów i już jest Kunegunda. No tutaj dwóch poprzednich zawodników nie zrobiło za wiele. O kurde, zobaczcie, Kunegunda ile tam musiało uników walnąć. 3, 4, 5, 6, 7, okej. Raz, dwa,
Okej, no i teraz to już chyba na hita padnie, dokładnie, minus 3 miliony niecałe, no ale git, no i mamy jakąś czapeczkę dla wojownika, która nam się pewnie nie przyda, dokładnie, plus 3, ale to możemy w sumie, no to później rozmontujemy, jak już nie będziemy mieli miejsca. No i mamy prawie 453 level, no już dzisiaj ten level na pewno dobijemy, no i sami zobaczcie, że no co, no już tylko 47 poziomów do 500. No Berserk to będzie raczej pierwsza postać nasza, która ten 500 wbije, oczywiście o ile jeszcze będę na nim grał. No planuję grać, ale wiadomo, różnie może być, więc no spoko, nie? Wydaje mi się, że w porządku. Fajne to będzie na pewno osiągnięcie. Dobra, lecimy dalej. Mamy teraz węża ustnego. To jest zwiadowca i ten zwiadowca, jak widzimy, jest taki, no dość miętki, nie? Jak sami zobaczcie, że od razu mu około połowę HP zbijamy i dokładnie, mamy 453 level. Zwiadowca tu nam poleciał jakiś pierścionek na wszystkie cechy. Pierścionki to akurat na pamięć znam, jaki powinny być, jaki powinien być wygląd, więc od razu sobie rozmontujemy. No i teraz tak, gdzie my tutaj mamy tego węża ustnego, zapisał nam się. No i zobaczmy, Barbar nie zrobił za wiele, magu tutaj, a to nie jest zwiadowca, to jest zabójca w ogóle, tylko tak samo zbugowany, że jedną bronią zadaje normalne obrażenia, a drugą zadaje te takie, no nazwijmy to zbugowane, czyli nienormalne. No i dobra, tutaj Kunegunda nie zrobiła praktycznie nic, zobaczcie, 5, 6, 7, 8, 9, okej, wow, zobaczcie jaka to walka była, że on nas na hita praktycznie całego ściągnął i jeszcze jakby nie miał tego zbugowanego drugiego ataku, no to byśmy zginęli, a tutaj zabrał nam zaledwie tam bodajże 4, nie? Chociaż jakby nie miał zbugowanego drugiego ataku, to zakładam, że by tym pierwszym by nam zadał mniej, no ale chyba wiecie, o co chodzi. Śmieszna sprawa, no ale okej, no grunt, że pokonany, reszta nas tak naprawdę nie interesuje. Już dzisiaj zrobiliśmy 3 lochy, a tak naprawdę zajrzeliśmy dopiero do 2, więc no to pokazuje, jak na tym berserku, no jak idziemy, nie? Jak lecimy jak burza po prostu. Dobra, mamy samowara bladego, to jest mag w ogóle, zobaczcie. Okej, no to my tego maga też rozjedziemy tutaj tym berserkiem, dokładnie, kolejny padł, no coś pięknego, po prostu na berserku brakowało mi tego berserka, dawno z niego nie nagrywałem, który tutaj mamy jakiegoś Valor Aukara, to jest w ogóle 16 luty, a tutaj 20 stycznia ostatnie lochy, to ja nie wiem, czy my na ostatnim odcinku zrobiliśmy tylko jeden loch, czy jak to wyglądało, nie mam totalnie pojęcia, no ale mniejsza z tym. Dobra, jak to tu wygląda? No tutaj on pewnie wszystkich one-shotuje praktycznie. Kunegunda tak samo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, okej, 8 hitów, no nie ma żadnego rekordu, chyba najwięcej to było 10 na tym odcinku, no ale nie potrzebujemy tu rekordu, w grunt, że tego expa wbijamy, no i zobaczcie sami, już mamy kolejną, już prawie połowę kolejnego levela, nie? Także git. No i dobra, teraz mamy pogromca słoniowatych. Mimo tego, że on bije różdżką, to jest to wojownik. No i zobaczmy, jak to tutaj będzie się prezentować. Czy my jesteśmy w stanie go kliknąć, czy jednak jeszcze niestety nie? No tu zobaczcie, no wojownik to jest twarda sztuka, nie? Twarda sztuka, zwłaszcza, że już tu dwóch pokonaliśmy. 15 na 20 w ogóle ten Hemoridor mroczny. Także już tutaj, kurde, na tym berserku to my się zbliżamy do zamknięcia niektórych lochów, jeżeli chodzi o strefę mroku, co jest w ogóle dla mnie wow. No ale to jest Berserk. Właśnie powiem wam szczerze, że problem mój polega na tym, że Berserk to jest taka moja pierwsza postać, na której można powiedzieć, że tyle lochów miałem zrobionych, nie? I właśnie to jest problem, bo ja zawsze grając na innej postaci próbuję ją porównać do Berserka, że na przykład, nie wiem, tu na danym levelu pokonałem tego w mroku, a tutaj nie mogę. No ale no sami wiecie, jak działa Berserk i totalnie nie ma sensu porównywać tego, no bo tutaj na przykład tych magów, których Berserk rozwalał sobie na 400, tam powiedzmy 30 levelu, czy tam 440, to my inną klasą pokroju, na przykład wojownik, oczywiście mówię tu o strefie mroku, to my ich nie rozwalimy tak naprawdę może nawet do 500 poziomu, więc no wiecie, niestety tak to wygląda, że totalnie nie ma co porównywać. Dobra, on tutaj z tego co widać nie jest za bardzo chętny do pokonania. Ajpierre, pamiętamy, że z Ajpierre ostatnio, bodajże na ostatnim odcinku się widzieliśmy. To jest zwiadowca czy zabójca? Zobaczmy jeszcze. Nie, zwiadowca, okej. Okay. Bardzo fajną ma broń swoją drogą, pasuje do tego jego awatarka. Śmieszny ma ten awatarek. To jest bodajże francuski youtuber, jeżeli ktoś by był oczywiście ciekawy. No i okej, okay, tak jak mówię, no ostatnio już tutaj byliśmy blisko, żeby go pokonać, więc wydaje mi się, że dzisiaj to również powinna być kwestia tam kilkudziesięciu, powiedzmy maksymalnie grzybów i on powinien paść, no ale zobaczymy, pamiętamy, że to jest zwiadowca, my tutaj możemy zrobić serię 10 hitów z rzędu, on może zrobić 10 uników i mu nie zadamy nic, bo szansę mamy oboje taką samą, ja na hita, on na unik, no ale mniejsza z tym, no zobaczmy, jak tutaj pójdzie, ile my chcemy na niego wydać, też nie chcę tutaj nie wiadomo ile grzybów na te lochy wydawać, no bo mija się to tak naprawdę z celem, wrócimy tutaj za jakiś czas i znowu po kilku grzybach nam popadają, tak jak to miało miejsce na początku, ale on wydaje mi się, że jest
jest do zrobienia. No i powiedzmy, że poczekajcie, ile my tu chcemy, powiedzmy, że do 2300, nie? Tak około 200 grzybów na niego pójdzie. Zobaczymy, jak to będzie tutaj się prezentować z nim. 559 level, 408 tysięcy zręczności, więc potężna liczba. No on tutaj wszystkich prawdopodobnie one-shotuje, dokładnie. Tutaj tego też one-shotuje, cyk. Tom też to zapewne one-shotuje. O, chociaż tutaj, a no tak, no ta może robić uniki, w sumie racja. No ale to tych uników milion w ogóle, krytyk. No i my tutaj też jesteśmy one-shotowani. Więc no tutaj musiałaby siąść z naszej strony seria, potężna seria. No i oczywiście wiadomo, no musielibyśmy go zabić zanim on zabije nas, bo prawdopodobnie nas również ma na hita. No Berserk jakby nie było jest dość papierową postacią. Dlatego też jak jesteście jakimś niższym levelem, to ja zawsze polecam, jak macie problem z rozkładem kamyków na berserku, to ja mimo wszystko polecam zrobić sobie tam z jeden gemik na HP, a całą resztę na siłę. No bo berserk polega na tym, że musi zabić zanim zabiją jego po prostu, no nie? Wiecie o co chodzi, mam nadzieję. No ale okej, lecimy, no jak tutaj z tym IPR-em? No jeszcze 50 prób, ale zobaczcie, on jest ciężki, nie? Wydaje mi się, że na poprzednim odcinku mieliśmy o wiele lepsze tutaj próby na niego aniżeli dzisiaj. Nie wiem, nie mam pojęcia czemu, no ale dobra, może jeszcze na sam koniec odcinka sobie do niego wrócimy. Na pewno jeszcze tych lochów mamy tutaj dużo do zrobienia, więc nie ma co się zatrzymać na jakąś dłuższą chwilę na tym IPR, tylko lecimy sobie dalej. Tak jak mówię, o tego green screena was zapytałem. Możecie napisać w ogóle w komentarzu, jak tam, jeżeli chodzi o progres waszych postaci, jak to u was wygląda. Mamy Ślizgogona, Zwiadowca, Szkoła Magii, powinniśmy go zrobić, dokładnie, tam była bardzo bliska próba, raczej tutaj długo z nim zejść nam nie powinno. No ale okej, tak jak mówię, możecie dać znać, jak to tam u was wygląda na waszych postaciach, jak gracie, czy free to play, czy eco, czy tam powiedzmy grzybicie jakoś mocniej, jakie macie levele, będzie mi to sobie fajnie poczytać. Dobra, jeżeli chodzi o Ślizgogona, tak jak mówiłem, szybko pokonany, lecimy, cyk. No i tutaj mamy 121 tysięcy zręczności, to już mówiłem, ale dobra. Barbar troszkę zrobił, jakby nie było. Można powiedzieć, że jest git. Tutaj Maguś, szkoda, że tego krytyka dostał. No ale 100 milionów zabrał, zawsze na plus. No i tutaj zobaczcie, Kunegunda nie zrobiła praktycznie nic. I zobaczmy, tu musiała pójść jakaś seria z naszej strony, raz, dwa, trzy. A nie, nie seria, zobaczcie. No ci zwiadowcy niektórzy, zobaczcie. No z Lokim był straszny problem. Aha, w ogóle Loki to jest chyba odporny na lód. A co my mamy w broni? Obrażenie od ognia, no to niby powinno być git, no ale mniejsza z tym. Zobaczcie, że ci zwiadowcy są tak papierowi, że dosłownie, chociaż no papierowi, no my tam waliliśmy kryty po 150 milionów, to też tak nie można powiedzieć. Ale mniejsza z tym, Diabolores, mag, właśnie to lubię w tej tradycją Szkole Magii Uświęconej. Uświęcona tradycją Szkoła Magii, że tutaj tych magów jest od cholery. No i my tutaj jako berserk, no to po prostu wchodzimy jak do siebie. Diabolores powinna zostać zmieciona. Co my tu w ogóle jeszcze mamy? Nie pamiętam. Ja nie wiem, czy tutaj nie jest ten przyjemniaczą teczniątko. To jest chyba zwiadowca. I nie wiem, czy to nie będzie dokładnie ten pokonany, co... A nie, mamy jeszcze tych Infernusów. No tak, myślałem, że to będzie tylko jeden jakiś inna klasa, a reszta to już będą magowie, ale zapomniałem totalnie o tych Infernusach. Dobra, no tutaj pewnie wszyscy są, a nie, nawet nie one-shotowani. Barbar nawet swoje zrobił, powiedzmy. Maguś tak samo. Zobaczcie, w ogóle Maguś zadał krytyka takiego samego jak Barbar, co ciekawe. No ale to jest mag, no to wiadomo, że tam jakaś redukcja obrażeń na pewno jest. No i okej, raz, dwa... O, my nawet nie zostaliśmy zwanshotowani, co ciekawe. No i tutaj tych hitów sporo, na koniec 200 milionów jeszcze, żeby dla pewności był dobity. No i dobra, jest git. Czyli tak, tutaj mamy jakiś wisiorek na siłę. Tutaj zobaczcie, 691, no ale to nie ma sensu, to możemy od razu zmienić wygląd. No i tak samo sobie rozmontujemy. W tym momencie zrobimy to tak, cyk. No i okej, lecimy, cyk. No i dobra, czyli tak, teraz mamy te Infernusy. Infernusy to tak jak mówię jest wojownik, więc no raczej biorąc pod uwagę, że dwóch już tutaj w tej Szkole Magii pokonaliśmy, to raczej oni będą dla nas niestety kolejną blokadą, co oczywiście smuci. No chciałbym w końcu jakiś loch z tych, można powiedzieć, late game'owych pokonać, w sensie zamknąć cały. No oczywiście na berserku zrobimy to najprędzej, ale mimo wszystko no jeszcze nam tutaj brakuje. No jeszcze mamy ten Esteros, pamiętamy, i tego typu rzeczy. No ale okej, no my mamy tu bardzo, bardzo potężne statystyki. Jak jeszcze sobie zmienimy, zobaczcie, no gemy nam dają po nawet 1400 średnio, 1455 około, 1450 w sensie. Tutaj jakiś słabszy widzę w czapce, no ale to wiadomo, różny jest ten rozrzut. No jak jeszcze zmienimy sobie te 3 na pomarańczowe, no to wydaje mi się, że
No jeszcze te statystyki będą potężniejsze. No lecimy już po 100 tysięcy siły. Powolutku, powoli do przodu, no ale po te 100 tysięcy siły będziemy lecieć. Dobra, czyli tak, no tych Infernusów chyba nie ma sensu. Te już trzy sobie spróbowaliśmy. Góra Olimp. W Górze Olimp teraz mamy Wojownika. Zobaczcie, 9 miliardów HP. Bardzo, bardzo dużo. No ale zobaczmy, czy my nie jesteśmy w stanie go zrobić. No śmiesznie to brzmi, nie? 9 miliardów HP do zbicia. No ale zobaczcie, że pierwsza próba mu zostały chyba tylko z 2 miliardy, więc no tak to po prostu wygląda. To jest Wojownik, także no w teorii powinien być twardy, ale widzimy, że on ma zaledwie 60 tysięcy siły. No jego potęga tkwi powiedzmy w tym, że on ma właśnie te 9 miliardów HP, więc jest bardzo, bardzo ciężki do ubicia. No ale czy my tutaj nie jesteśmy w stanie go zrobić? W ogóle zobaczcie, 390 level, co ciekawe, i on, w sensie no, 390 level, czyli on nam nie da nawet pełnych 300 milionów expa, tylko on nam da tam bodajże 290 czy coś takiego. Także no, taki przeciwnik, tyle tutaj na niego byśmy musieli poświęcić, żeby go pokonać. No on jeszcze nas opluje, jeżeli chodzi o ilość expa. Ale okej, chyba jeszcze nie jesteśmy w stanie mimo wszystko go pokonać. Może jakbyśmy zmienili te 3 gemy, to może faktycznie byłaby szansa, no bo tam tej siły by nam doszło, wiadomo, że te hity byłyby potężniejsze. No tutaj jeszcze Kunegunda by musiała zrobić swoje, wiadomo. Jeżeli chodzi o Kunegundę, no to ona tutaj tych pomarańczowych gemów ma na razie 3. No jak mi dropią jakieś tam małe, średnie, to ja wrzucam na pachołki, chyba to jest okej, opcja. Możecie też w sumie napisać, co wy o tym sądzicie. Ale okej, dobra, czyli te 4 lochy mamy, można powiedzieć, że odhaczone, powiedzmy. Tego IPR-a cały czas bym strasznie chciał pokonać, ale to mówię, może jeszcze do niego wrócimy. Aha, jeszcze nordyckich bogów mamy odhaczonych. Dobra, to nam zostały tylko 2 lochy. Przede wszystkim chłopięcy Brian. Nie wiem, czy tak powinienem czytać. Tam pamiętam, że mnie zawsze jedziecie, jak ja czytam te tutaj nazwy ze Sterosu. Ale powiedzmy, że ten chłopięcy Brian, 520 level, pierwsza próba, bardzo, bardzo fajna. Natomiast no zobaczymy, jak tutaj pójdzie, jeżeli chodzi o czy go w ogóle pokonamy, nie? No to jest Wojownik, 66 tysięcy siły, także nie wcale jakoś dużo, mniej od nas w każdym razie. No ale tutaj zobaczcie, że on tego HP ma prawie miliard. No i jest potężny, nie? Potężny, wiadomo, że to jest Wojownik, ale zobaczymy, może jednak mimo wszystko będziemy w stanie go tutaj pokonać. No w sumie na trochę zrobiliśmy, nie? Jakiś progresik jest, można powiedzieć, jeżeli chodzi o te lochy. No ale tutaj zobaczcie, że jednak no nie idzie to po prostu tak z górki, jak tam w strefie światła, że możemy pokonać nawet kilka z rzędu. Tutaj maksymalnie 2, no i już jednak kolejni to jest blokada. No ale tak to wygląda, jest straszny przeskok, jeżeli chodzi o te lochy, powiedzmy lochy w strefie światła i strefie mroku. Oczywiście mówi tutaj o tych lochach early game'owych i late game'owych, gdzie late game'owe, no ta... O, pokonaliśmy go, dobra, udało się go pokonać i zobaczcie, nie zapisało nam się. Tu dostaliśmy w ogóle itemek z niego taki, no ale niestety zbugowało nam się, no i nie został zapisany. Szkoda, bo obejrzałbym sobie tę walkę, tą walkę. Każda walka tak naprawdę jest ciekawa bardzo, jeżeli chodzi o tą strefę mroku naszą. No ale niestety nie udało nam się zapisać, więc no trudno. Dobra, no i teraz mamy wzgardliwego Ramzeja, który z tego co widzę statystyki ma w ogóle bardzo podobny co tamten. Sami zobaczcie, no HP ma też niecały miliard i siły ma chyba tylko 1000 więcej. No to wygląda na to, o, tam jakaś bliska próba, to wygląda na to, że on też byłby do pokonania. No szkoda, że nam się nie zapisało, tu możemy w sumie od razu zmienić wygląd i też rozmontować, no bo nie ma sensu totalnie tego trzymać, zostało nam tylko jedno rozmontowanie dzisiaj, ale mniejsza z tym. Dobra, no to próbujemy tego, no zobaczcie, tutaj próby znowu co chwilę bliskie, on jest chyba do zrobienia, no te 1000 siły wydaje mi się, że nie zrobi dużej różnicy, jeżeli chodzi właśnie o ten loch. No ale okej, zobaczymy, no troszkę go tu poklikamy, ile zużyliśmy grzybów, chyba coś ponad 1000, delikatnie, no ale zobaczcie, jaki tutaj w ogóle progres, bardzo malutko nam brakuje do wbicia znowu 454 poziomu, więc już wbijemy no ponad jeden level na tym berserku. No jak mowa o takich poziomach, to jest naprawdę, naprawdę dużo. Dobra, ile my tu chcemy na niego wydać? No powiedzmy, że do 1650, powiedzmy, że znowu około 200 grzybów, czy tam nawet troszkę więcej niż 200, no ale popróbujemy. Potem jeszcze nam zostanie 13 piętro i potem może byśmy sobie do czegoś wrócili, tylko do czego właśnie? Tu jest pytanie, co najlepiej tutaj bić? No w sumie chyba jak nie pokonamy tego Esterosu, to najlepiej wrócić do tego Esterosu, bo jakby nie patrzeć, no to przy tym IPR chyba nie mieliśmy żadnej bliskiej próby. No tutaj jeżeli chodzi o ten Esteros, no to zobaczcie, że co chwilę zbijamy mu tak do 200 milionów HP, do 300, połowa to jest praktycznie co próbę, więc no jest tutaj jakaś, powiedzmy,
szansa na pokonanie go, no nie? No ale okej, okay, to jest w ogóle 500... O, tam jaka bliska próba, kurde. 524 level. Musiałbym porównać z tamtym, no ale niestety, jak sami wiecie, no nie zapisało nam się, więc trudno. Ale okej, okay, no on jest tutaj na pewno możliwy do zrobienia. Także no wydaje mi się, że faktycznie... faktycznie powinniśmy tak jak mówię go zrobić po prostu. Ale okej, okay, powiedzmy, że jeszcze te 20 grzybków na niego, niech on tutaj się takie możemy powiedzieć, że próbę na niego, a jeszcze na pewno do niego wrócimy. Dobra, ostatnia próba, znowu połowa HP i lecimy do 13 piętra. W 13 piętrze mamy hakera Jana, bardzo, bardzo mocny wojownik, ale też nie ma wcale jakoś dużo HP, więc możemy tutaj popróbować, czy go pokonamy. To jest bodajże wojownik, chyba potem kolejny jest wojownik, 19 to jest bodajże zwiadowca, no i 20 to jest mag, więc no tutaj 20 pokonamy na pewno bardzo szybko, ale zanim się do niego doczłapiemy, to znowu nam troszkę jakby nie było zejdzie tego czasu, no ale okej, okay, lecimy. Czy tego hakera Jana jesteśmy w stanie pokonać? Nie mam pojęcia, tak szczerze mówiąc. No zobaczmy, że tutaj no są jakieś próby do połowy HP, tutaj nawet za połowę mu schodzimy, ale takiej bliskiej próby wcale nie było. 1650 grzybków mieliśmy, to powiedzmy, że do 1450. Na niego powiedzmy, że też zużyjemy z 200 i sobie jeszcze wrócimy do tego Esterosu. Dlaczego ja ten Esteros tak chcę pchnąć? Dlatego, że... prawdopodobnie, jeżeli chodzi o ten Esteros, no to my sobie tutaj, jeżeli chodzi o Esteros, to teraz mieliśmy dwóch wojowników, w sensie mieliśmy jednego, mamy drugiego. Jeżeli go pokonamy, to tam prawdopodobnie będzie jakiś mag, bądź też jakiś zwiadowca, coś takiego, więc może też go sobie po prostu przeklikamy. To jest takie myślenie, wiecie, nazwijmy to w przyszłość, żeby po prostu jakiś więcej lochów sobie machnąć. No nie wiem, co jest po IPR-re, bardzo, bardzo wielce prawdopodobne, że po IPR-re jest też jakiś mag, no nie? Więc prawdopodobnie też byśmy sobie go kliknęli, no ale tak jak mówię, no jeżeli chodzi o IPR, to praktycznie żadnych bliskich prób nie mieliśmy. Dobra, jeszcze 30 grzybków na niego. No nie chcę on z tego co widzę paść, nie chcę, szkoda. Trochę taka można powiedzieć demotywacja, bo jednak mimo wszystko na początku nam strasznie te lochy padały. No a teraz widzimy, że już tutaj no karuzela niepchnięta, góra Olimp niepchnięta. Także no wcale to nie wygląda jakoś bardzo kolorowo. No ale okej, okay, dobra. Olewamy sobie go, najwyżej na kolejnym odcinku padnie, zobaczymy. No i lecimy do tego Esterosu i ile my chcemy na niego wydać. Powiedzmy, że kolejne 200 grzybów. Na zakończenie odcinka kolejne 200 grzybów. Uda się, to się uda, nie uda się, to się nie uda. No jeżeli chodzi o ten level, to my najprawdopodobniej i tak go wbijemy dzisiaj zawki, bo jeszcze oczywiście jej nie robiłem. Także no powiedzmy, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No ale oczywiście dla odcinka fajnie by było, żeby tutaj jeszcze... jakiś loszek sobie padł, zwłaszcza, że ten poprzedni wojownik niestety nie został zapisany, no bo nam się tam zbugowało. Powinni to naprawić, nie? W sensie, nie wiem od czego to zależy. Najpierw, no po prostu od tego, że za szybko się klika i nieraz po prostu serwer jakby nie nadąży, żeby... tą walkę zapisać, tylko od razu przechodzi do kolejnej, tak jak to miało miejsce w tym wypadku. No ale tak jak mówię, no szkoda, że po prostu nie ma czegoś jakiegoś zabezpieczenia, powiedzmy, czy coś takiego, żeby na pewno każdą walkę zapisać. No bo jednak jest to błąd, który no już odkąd pamiętam występuje. No i fajnie by było, żeby to naprawili, a wydaje mi się, że taką możliwość mają, nie? Że mają okazję to ogarnąć i tak dalej, w sensie okazję, no po prostu możliwość, żeby to zrobić, naprawić, no ale trudno, no. I tak w sumie dzisiaj nawet to nieźle wygląda, bo na tyle lochów, ile pokonaliśmy, tylko jeden nam się nie zapisał, także można powiedzieć, że jest git. No kurde, powiem wam, że mam ochotę, żeby go pokonać. No, potężny jest ten chłop, bardzo potężny, no ale tutaj co chwilę bliskie próby. Tutaj nawet Kunegunda sama podejrzewam, żeby go pokonała, jakby jakieś uniki nam siadły. No ale no tutaj nie dość, że Kunegunda jest, no to jeszcze jesteśmy my, nie? Te nasze hity, jak się rozpędzimy, też są bardzo, bardzo mocne. Też mogą na pewno bardzo, bardzo zaboleć. Także no mam ochotę, żeby go pokonać. Dobra, powiedzmy do 1000 grzybów. Wydamy na niego chyba łącznie z 600 grzybów. Niech będzie trudno. Jeżeli byśmy go mieli pokonać, no to na pewno będzie to opłacalne. A jeżeli nie, no to wrócimy tu za jakiś czas. No i chyba następny odcinek w ogóle z Berserka zaczniemy od tego Esterosu. No bo sami musicie zobaczyć, że no chyba ze wszystkich lochów, które nam zostały w tym momencie, no to ten Esteros jest jednak najbardziej możliwy do ubicia. Także no to jest git. Ale okej, nie przesądzajmy jeszcze, że go nie pokonamy w dzisiejszym odcinku, bo oczywiście jest na to szansa. Powiem wam tak, no...
Oczywiście wszyscy wiemy, że jakbym tutaj usiadł, przemielił na niego 3000 grzybów, to on by padł. No bo jednak no w końcu się trafi ta, nazwijmy to, golden próba, dzięki której będziemy nie dość, że Kunegunda tam zrobi robotę, no to jeszcze my. No ale czy jest sens? No raczej nie ma sensu. W tym momencie no to i tak już takich lochów musimy pokonać 5, żeby wbić level. Także no nie ma co takiego zachodu robić. Wrócimy tu za jakiś czas i sobie też zrobimy jakąś fajną zabawę na tym berserku, jeżeli chodzi o właśnie te lochy, no bo sami widzicie, jak to po przerwie pada. Po przerwie oczywiście do tego doszedł jeszcze legendarny loch, no i oczywiście jeszcze do tego doszła nasza grana Golda, dzięki której tak naprawdę no można powiedzieć, że no te statystyki wyglądają, jak wyglądają, no są bardzo, bardzo mocne. Tam w ogóle próba 140 milionów znowu, także bardzo fajna, no ale niestety, no on tutaj nas kusi, żeby klikać dalej cały czas, no ale mimo wszystko niestety nie będzie chyba to miało swojego sukcesu, powiedzmy, jeżeli chodzi o właśnie o te grzybki. No kurde, no mało nam brakuje, nie? No mówię, no my dobijemy ten level tak czy siak, no ale mimo wszystko fajnie by było to zrobić z lochu. Dobra, czekajcie, damy mu odpoczynek, mamy jeszcze 80 prób. Misję dnia w ogóle zrobiliśmy w międzyczasie, 8 milionów expa nam doszło, czyli nam brakuje 16. No i chyba dzisiaj już tak naprawdę nie mamy z czego wycisnąć tego expa. Tutaj sobie możemy jeszcze przejść, no nie, no wygląda na to, że dzisiaj już tylko awka nam została, także okej, no ale dobra, no wracamy do niego. Tutaj oczywiście wszystko zamknięte, tak patrzę, co my tu jeszcze mamy, no ale nie, no tylko ten esterosik sobie pomęczymy, no i będziemy kończyć ten odcinek. 80 grzybków, no dużo na niego wydaliśmy, łącznie chyba 600, tak jak mówiłem wcześniej, bo teraz 400 i tam wcześniej chyba coś koło 200. No i że on nie padł, no to jest to strasznie, można powiedzieć, demotywujące, no ale trudno. I tak dzisiaj lożków zrobiliśmy bardzo, bardzo fajną ilość. Mam nadzieję, że w ogóle odcinek wam się podobał. No tutaj jeżeli chodzi o tego berserka, no chyba jedyna klasa, którą możemy, tak jak już wspominałem, na tym poziomie robić takie lochy. Na innych klasach oczywiście to nie będzie miało miejsca, tam to będziemy robić to jeszcze powiedzmy rzadziej. No ale trudno, dobra, jeszcze 4, 3, 2, 1, no i 0. Ostatnia próba, możemy ją jeszcze w sumie obejrzeć, tutaj sobie skipniemy, cyk. No Barbar nie zrobi praktycznie nic, tutaj Maguś zwanshotowany, tutaj Kunegunda też nie zrobiła praktycznie nic, o kurde, zobaczcie, jakie my mu w ogóle hity bijemy. No on może mieć podobne statystyki do tamtego. O, tutaj jakieś rozpędzenie było z naszej strony, nawet po 100 milionów. On może być podobny do tamtego, ale nie, może na przykład pancerza mieć więcej, przez co mu bijemy mniej, no nie wiadomo. W każdym razie to by było na tyle, tak jak mówię, level sobie dobije zawki. Mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, to możecie zostawić kciuka w górę. No wbiliśmy ponad jeden level, więc to jest jak najbardziej git wynik. Lochów zrobiliśmy bardzo, bardzo fajną ilość. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, plus siedem, jeden niezapisany. 7 lochów na 450 levelu w dosłownie pół godziny. No to jest wynik naprawdę coś pięknego. Ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie. Możecie mi tam napisać w komentarzu to, o co was prosiłem w trakcie odcinka. I możecie w ogóle napisać, co tam u was. Na pewno odpiszę, na pewno poczytam. I tyle. Ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to standardowo kciuk w górę, subskrypcja z dzwoneczkiem. Dzisiaj o 18:00 live'ik na Twitchu. Mam nadzieję, że będziecie. No i wbijajcie też na Discorda. Chyba tyle. Dziękuję wam za oglądanie, za uwagę. Trzymajcie się i cześć.